Wiemy na pewno, że życiówki mają Dobkowska i Mołdoch, wyrównane życiówki, 1,65 teraz. Teraz trzeba poprawić rekordy życiowe. Próba ataku na 1,68. Zawodniczki Elektro, Energetyka, Ostrołęka. I jest. Proszę. Proszę bardzo, za pierwszym razem 1,68 m. Nowy rekord życiowy. Zawodniczki z rocznika 2006. I rozmowa tutaj od razu z trenerką. No bo tak powiedzmy sobie szczerze, Aleksandra Dobkowska realnie zbliżyła się do strefy medalowej tym oto skokiem. Tak, Dobkowska, która 1,65 m skoczyła za pierwszym razem, ale na 1,62 m miała problemy, bo aż trzech skoków potrzebowała. Z Onkli Elektro, Energetyka, Ostrołęka ta zawodniczka jest, jeśli chodzi o przynależność klubową. W zeszłym roku 1,73 m skakała. No a teraz bardzo pewnie, bardzo lekko 1,68 m udało jej się wywalczyć. Startowała już na Mistrzostwach Polski Seniorek, nawet wystąpiła w finale halowa mistrzyni Polski juniorek młodszych z tego roku. 1,68 m to jest wyrównanie jej najlepszego wyniku w tym sezonie. Przed trzema tygodniami w Opolu na festiwalu skoków też tyle jej się udało skoczyć. Potem trzy nieudane próby na 1,71 m. Tutaj akurat następną wysokością jest